Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i postanowiłem nagrać jeszcze jeden odcinek z gry Hearthstone. Jesteśmy już po wipe'ie, co oznacza, że wszystkie karty, jakie zdobyliśmy do tej pory w becie oraz cały progres zostały zresetowane, ale dobra wiadomość jest taka, że kolejnego wipe'a już nie będzie, czyli wszystkie karty, jakie zgromadzimy, zostaną z nami na zawsze. Dlatego, żeby się zbytnio nie rozgadywać, od razu zacznę pojedynek. Jak widzicie, w międzyczasie udało mi się zdobyć już diamentowy ranking. Jednakże dzisiaj grami rankingowymi się zajmować nie będziemy. Moja miłość do szamana nie zmalała, jednakże ostatnio jakoś częściej gram łowcą, Rexarem. Jak widzicie, mam już 25 poziom nim wbity. Dlatego dzisiaj też, żeby było trochę inaczej niż ostatnio, wybierzemy tą klasę i zobaczymy, jak sobie poradzimy z nią i na kogo trafimy. Co widzicie jeszcze? To podczas wyszukiwania graczy została dodana muzyka w tle. Wow. Dobra. Nad czym ubolewam to to, że straciłem dużo kart, które mi się udało zdobyć, a jak wiecie, ja za grę Hearthstone nie mam zamiaru płacić prawdziwych pieniędzy. W sumie to gra free to play, więc ciężko mi będzie zdobyć szybko jakąś dobrą talię dla którejś klasy. Jak widzimy, trafiliśmy na Priesta. Na szczęście nie jest to drugi Hunter, co mi się często zdarzało, więc gra będzie dość zróżnicowana. Niestety zaczynamy. Nie lubię zaczynać, bo jeżeli mamy kolejkę jako drudzy, to mało tego, że dostajemy dodatkową kartę, to jeszcze monetę, która daje nam dodatkowy punkt many, który możemy użyć w dowolnym momencie w rozgrywce, co może być bardzo pomocne. A teraz prawdopodobnie nic nie będzie mogli... No nie. Postawimy sobie wilka, który daje jeden punkt ataku wszystkim bestiom. Na razie żadnych bestii nie mamy, więc oczywiście ten wilk nie daje żadnego punktu ataku. I być może zginie nawet w tej turze, ale... No, tak też myślałem. Ale lepiej zrobić to, niż nie robić nic. Dobra. Tak. To jest moja jedyna pułapka, jaką mam. A... Deck Huntera opiera się na pułapkach i dlatego też ubolewam bardzo nad tym, że nie mam innych, no ale jakoś mi się nie chcą trafić, a jak mówiłem, nie chcę płacić prawdziwych pieniędzy za tą grę. I to jest trochę głupie, bo z jednej strony jest to gra free to play, ale z drugiej stała się trochę taką grą pay to win, bo często zdarzało mi się, że miałem dobrą strategię przygotowaną, ale jednak trafiłem na ludzi, którzy mieli masę legendarnych kart i po prostu nie miałem za bardzo szans z nimi wygrać. A tą kartę bardzo lubię. Mało tego, że ma 2 ataku i 2 życia, to co ważniejsze, kiedy przyzwę inne bestie, to pozwala mi dobierać kartę. Ale na razie jej nie będę używać, bo przeciwnicy bardzo lubią ją niszczyć i na razie postaram się jakoś obronić. Coś przeciwnik zwleka z wystawianiem jednostek. W sumie nie wiem czemu. Masz 3 punkty many do użycia oraz monety, która ma da mu 4 punkt. Cóż. Nie wiem, co planuje. O, jednak coś wymyślił w tej turze. Co zrobi? Za króla! Jakiegoś rycerza wystawił. No spoko. No i nic już nie zrobisz, niestety, kolego. Tak. Pokażę wam, jak działa ta karta. Wystawię tę kartę. I jeżeli przyzwę kolejną bestię, to ta karta pozwala mi dobierać następną kartę. Jest to bardzo przydatna rzecz. I dlatego bardzo lubię tą jednostkę. Ale my zrobimy póki co tak. Ciekawe, jak nam odpowie nasz kolega Priest. Jarrel się nazywa. Dajesz, Jarrel, dajesz. Pokaż, na co cię stać. Co się strasznie długo zastanawia. Nie wiem, czy masz dużo opcji, czy nie, bo nie wiem, co masz w ręce. Tak, moją mapkę już rozwalił. Pewnie teraz będzie starał się rozwalić myszołowa. Nie lubię tej karty. Chociaż plus jest taki, że im więcej jej żyć zabierzemy, tym mniej obrażeń zadaje. Okej. Zrobimy tak. I zrobimy... A w sumie jak już ta jednostka jest wyciszona, to możemy się jej pozbyć, bo już nic nam nie da ciekawego. I strolujemy jego
świetlistą istotę, zmieniając jej zdrowie na jeden. I tym samym atak na jeden. Oj, biedactwo. A reszta pójdzie prosto w bohatera. Raz, dwa, trzy i cztery. Do widzenia. Jakoś ten priest nie stanowi oporu. Muszę przyznać szczerze. Oho. A jednak coś zrobił. Holinowa. No, no to nam wyczyścił pole. Ale plus jest taki, że on teraz nic nie wystawi. Bo ma 0 kryształów many. Kurczę. Niedobrze. Dobra. Postawię jedną jednostkę, jaką mam i zaatakuję bohatera, bo w sumie innej opcji nie mam. Nie powiem, żebym się cieszył z takiego obrotu sprawy, ale mamy dużą przewagę. Chyba. Tak mi się wydaje. Aczkolwiek w jego ręce może teraz wszystko być. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Oj, nie zaczyna to, nie wyglądać nieciekawie. No co tam jeszcze masz? Okej. Oj, oj, oj. Coś priest tutaj złe rzeczy robi. Jakby to sprytnie teraz zrobić? Tak, zdecydowanie chcę się pozbyć tej jednostki. Bo mi blokuje dostęp do bohatera przeciwnika. No i co teraz, dziubasku, zrobisz? Kolejna karta, która pozwala mu dobierać karty. W sumie mi mój myszołów też by się przydał. Często mi się zdarzało tak, że mając w deku Huntera 2 myszołowy, dochodziłem do momentu, kiedy miałem 0 kart w talii i otrzymywałem obrażenia za każdym razem, jak chciałem dobrać kolejną kartę. Co było dość takie nietypowe. Ale jest to minus częstego dobierania kart. Tak, my do nic ciekawego nie zrobimy. Nie będziemy używać tej pułapki, bo kiedy cofnę na rękę którąś z tych jednostek, to tylko pomogę przeciwnikowi, bo kładąc na stole drugi raz te karty, będzie mógł po raz kolejny dobrać kartę, a kładąc tą, będzie miała na 5 punktów ataku i 5 punktów życia, więc nie opłaca mi się stawiać tej pułapki. Jeżeli teraz nasz przeciwnik nic ciekawego nie wymyśli, to w kolejnej turze będzie po nim. Siła zaklęć. Czy ma jakiś czar w ręce? Co ty kombinujesz? Aha. Cwaniak. Ale nie wiem, czy sobie zdaję sprawę z tego, że to i tak mu nic nie da, bo mamy 6 punktów obrażeń na stole. 4 z tego i 2 z tego. Dlatego przykro mi, kolego, ale to jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. Tak, kolejna rzecz, która mi się bardzo podoba, którą zmienili w tej wersji Hearthstone'a, to to, że teraz nie za 5 wygranych się otrzymuje 5 złota, tylko za 3 wygrane się otrzymuje 10 zł. Dobra, zwyciężyliśmy. Szybko poszło, przeciwnik jakoś nie stanowił dużego wyzwania. W sumie jacyś słabi mi przeciwnicy się trafiają podczas nagrywania. Jakoś jak gram sobie sam, to czasami jest naprawdę ciężko. I często się zdarza, że przegrywam. No ale w sumie przynajmniej mogę się pochwalić moim mega skillem na nagraniach. No dobra, to by było na tyle. Pakietu sobie nowego nie kupimy, mamy tylko 45 sztuk złota. Następnym razem może sobie pogram czymś innym. Mam w sumie kilka talii tutaj przygotowanych. No dobra, no ale na dzisiaj krótki odcinek wyszedł, ale to by było tyle. Zapraszam na kolejne odcinki i trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!